Anna Von zabiła swą kilkumiesięczną córkę, Blankę, ze szczególnym okrucieństwem. Znęcała się nad nią od dawna. Maltretowane dziecko ostatecznie udusiła. Tak uznał Suwalski Sąd Okręgowy, który skazał matkę dziewczynki na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny. Jedyne, co nie budzi wątpliwości, to fakt, że historia życia niemowlęcia usłana była udręką i niewyobrażalnym cierpieniem. Nie wcześniej niż w okresie od dnia 16 września 2018 roku do dnia 5 listopada 2018 roku i nie później niż w okresie od dnia 14 marca 2019 roku do dnia 20 czerwca 2019 roku w Olecku, będąc zobowiązana z mocy ustawy do opieki nad swoją małoletnią córką, Blanką nieporadną ze względu na swój wiek, znęcała się nad nią fizycznie ze szczególnym okrucieństwem, a następnie w dniu 20 czerwca 2019 roku, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia jej życia ze szczególnym okrucieństwem, doprowadziła do jej śmierci w ten sposób, że nie wcześniej niż w okresie od 16 września do dnia 5 listopada 2018 roku i nie później niż w okresie od dnia 14 marca 2019 roku do dnia 20 czerwca 2019 roku, uderzając Blankę ręką w obrębie klatki piersiowej oraz ściskając jej klatkę piersiową w wymiarze przedniotylnym, spowodowała u niej obrażenia ciała w postaci wielomiejscowego złamania żeber 5, 6 i 7 w linii przymostkowej prawej oraz 1, 2, 3, 4 i 5 w linii pachowej tylnej po stronie prawej, które skutkowały naruszeniem narządów czynności ciała i rozstrojem zdrowia pokrzywdzonej trwającym dłużej niż 7 dni, czym naraziła pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Oraz w dniu 20 czerwca 2019 roku, uderzając Blankę ręką i puszką od napoju energetycznego w obrębie głowy, szyi, przedniej powierzchni klatki piersiowej i kończyn, w tym w szczególności w obrębie klatki piersiowej, oraz ściskając jej klatkę piersiową w wymiarze przedniotylnym i szarpiąc ją za kończyny górne, spowodowała u niej obrażenia ciała w postaci złamania trzonu mostka w drugim międzyżebrzu, złamania żeber 2, 3 i 4 w linii przymostkowej prawej, 1, 2, 3, 4 i 5 w linii środkowo-obojczykowej prawej, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 w linii przykręgosłupowej prawej, 1, 2, 3, 4 i 6 w linii przymostkowej lewej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 w linii przykręgosłupowej lewej, powodując zaburzenia mechaniki oddechowej klatki piersiowej z następowym upośledzeniem wentylacji płuc. Ponadto w postaci krwiaka prawej jamy opłucnej o objętości 30 ml, stłuczenie obrzęku płuc, pęknięcia torebki lewego płata wątroby z uszkodzeniem miąższu wątroby, z krwiakiem jamy otrzewnej o objętości 15 ml oraz licznych wylewów krwawych i otarć naskórka w obrębie powłok głowy, szyi, klatki piersiowej i kończyn górnych oraz wylewów krwawych w tkance podskórnej powłok głowy i okosnej kości sklepienia czaszki, a następnie bezpośrednio po spowodowaniu w dniu 20 czerwca 2019 roku wyżej opisanych obrażeń ciała zatkała ręką otwory oddechowe Blanki, czym doprowadziła do jej śmierci w następstwie niedotlenienia mózgu wskutek uduszenia. Lista naruszeń prawa jest równie długa jak lista obrażeń, jakich doznała zaledwie kilkumiesięczna dziewczynka. Prócz sprawstwa uszkodzeń ciała, jakich doznała przed śmiercią kilkumiesięczna dziewczynka, Beatę W. oskarżono również o groźby karalne kierowane do jednej z jej znajomych oraz jej małoletnich dzieci. Oskarżoną Annę uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej w punkcie pierwszym czynu, przy czym okres jego popełnienia ustala na nie wcześniej niż od 16 września 2018 roku do dnia 2 listopada 2018 roku i nie później niż od 14 marca do 20 czerwca 2019 roku oraz z opisu czynu eliminuje uderzanie puszką od napoju energetycznego i za to na mocy artykułu 207 paragraf 1a i 2 w zbiegu z artykułem 157 paragraf 1, w zbiegu z artykułem 160 paragraf 2, w zbiegu z artykułem 148 paragraf 2 punkt 1,
W związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego skazuję ją i na mocy artykułu 148 paragraf 2 punkt 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu karnego wymierza karę 25 lat pozbawienia wolności. Oskarżoną Annę uznaję za winną popełnienia zarzucanego jej w punkcie 2 czynu, przy czym w opisie czynu przyjmujesz oskarżona w zamiarze przekazania Małgorzacie groźby w rozmowie przeprowadzonej z Agatą w dniu 8 grudnia 2018 roku groziła popełnieniem przestępstwa na szkodę małoletnich dzieci wyżej wymienionej i za to na mocy artykułu 190 paragraf 1 skazuje ją na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Łączny wymiar kary to 25 lat więzienia. Drugą z oskarżonych osób był ojciec 9-miesięcznej Blanki, któremu śledczy zarzucili zaniechanie sprawowania opieki nad dzieckiem i pozostawieniem go pod wyłączną opieką uzależnionej od środków psychoaktywnych matki, mającej skłonność do utraty kontroli nad swym zachowaniem oraz agresji. Zdaniem prokuratury to zaniechanie spowodowało, że życie dziecka zakończyło się przedwcześnie i w ogromnym cierpieniu oraz udręce. Oskarżonego Grzegorza popełnienia zarzucanego mu czynu uniewinnia. Sprawiedliwość ujrzała światło dzienne i liczę, że ten wyrok zostanie utrzymany, aczkolwiek jestem przekonany, że prokuratura złoży apelację od tego wyroku. Linia obrony, szanowni państwo, była dosyć oczywista. Powiem tak, nie da się przewidzieć pewnych tragedii, które mogą się wydarzyć dziś, jutro i tak naprawdę linia obrony wokół tego się skupiała. Mój klient na samym początku był oskarżany o inne, poważniejsze czyny. Ostatecznie śledztwo było umorzone w części, teraz ostatecznie wyrokiem został uniewinniony, co mnie bardzo cieszy. Żałuję tylko, że mojego klienta osobiście tutaj nie było, ponieważ myślę, że był bardzo usatysfakcjonowany, słysząc, że po wielu latach ta sprawiedliwość, której tak naprawdę dowodziliśmy, jest nasza. Jest po naszej stronie. Mniej usatysfakcjonowany był obrońca Anny W., który nie wyklucza apelacji od wtorkowego orzeczenia. To jest orzeczenie wydane przez sąd pierwszej instancji, więc orzeczenie nieprawomocne, które najprawdopodobniej będzie zaskarżone, jak mniemam, przez wszystkie strony postępowania. W tym momencie pani Anna jest dalej osobą niewinną w świetle prawa. Dopiero prawomocny wyrok skazujący sądu drugiej instancji może spowodować, że o sobie możemy mówić jako winnej i skazanej. Z uwagi na wyłączenie jawności procesu, obrońca Anny W. nie mógł ujawnić argumentów podnoszonych przed sądem, mających świadczyć o niewinności klientki. My zażądamy odpisu tego wyroku z uzasadnieniem w celu ewentualnego złożenia apelacji. Oczywiście na ten moment jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić, czy tę apelację na pewno złożymy, bo to będzie przedmiotem mojej i mojego współbroniącego kolegi pana mecenasa Adama Ramotowskiego. Będzie to przedmiotem naszych rozmów. Natomiast dopiero uzasadnienie tego wyroku pisemne wykaże wszystkie jakby tutaj nasze wątpliwości zawarte w tym orzeczeniu i to będzie przedmiotem naszego zaskarżenia. Oskarżyciel Anny W. wniósł o uznanie kobiety za winną zarzucanych jej czynów i skazanie jej z uwagi na makabryczne okoliczności zbrodni na karę dożywotniego więzienia. Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Suwałkach prowadzone było z wyłączeniem jawności, co oznacza, że uczestnicy postępowania nie mogą ujawniać okoliczności, o których dowiedzieli się na rozprawie. Mogę jedynie powiedzieć, że Sąd Okręgowy w Suwałkach podzielił stanowisko prokuratora, oskarżyciela publicznego i uznał oskarżoną Annę W. za winną popełnienia zarzucanych jej przestępstw, nieznacznie modyfikując opis zarzucanych przestępstw. Sąd orzekł wobec oskarżonej karę niższą niż ta, którą wnioskował prokuratury regionalnej w Gdańsku. Odnośnie Grzegorza W. sąd nie podzielił stanowiska oskarżyciela publicznego i uniewinnił oskarżonego zarzucanego mu przestępstwa. Prokuratura wystąpi do Sądu Okręgowego w Suwałkach o nadesłanie wyroku wraz z jego pisemnym uzasadnieniem i wówczas zostanie przeprowadzona ocena wyroku.